Ten przepis widziałem kilka lat temu w telewizji. Przez te lata trochę go dopracowałem. Wymaga wprawdzie trochę czasu i użycia sporej ilości produktów, ale efekt jest zdumiewający. Uważam, że to jedna z najsmaczniejszych potraw, jakie udało mi się przyrządzić. A zaczynam od przygotowania łopatki. Używam około 2-kilogramowego kawałka z grubą warstwą tłuszczu, na którym robię skośne nacięcia w kratkę. Całą łopatkę posypuję dosyć obficie pieprzem i solą, skrapiam oliwą z oliwek i porządnie nacieram. Odstawiam na jakieś pół godziny, po czym mocno rozgrzewam patelnię z oliwą z oliwek. I obsmażam moją łopatkę, najpierw skórą na dół, a w czasie kiedy się obsmaża, zacznę przygotowanie warzyw. Na pierwszy rzut idzie cebula, zarówno biała jak i czerwona, kroję w pół plasterki. A dominujące warzywo w tej potrawie to papryka. Kroję jej kilka rodzajów, najpierw czerwoną, później zieloną, wszystko w paseczki, a na koniec żółtą. Czerwonej użyłem 2 sztuki, a żółtej i zielonej po sztuce. W mniej więcej 5 minutach smażenia, kiedy mięso się porządnie zrumieni, obracam je na drugą stronę. A po następnych 5 minutach ściągam z patelni, a na smaki, które po sobie zostawiły, wrzucam paprykę i cebulę, rzecz jasna, którą wcześniej pokroiłem. Wszystko razem dokładnie mieszam. Ale to nie koniec papryk w tym daniu. Użyję jeszcze papryki konserwowej. Kroję podobnie, tak jak pozostałe, w paseczki. I dorzucam do reszty smażących się składników. Następna papryka to papryka w proszku wędzona. Dosypuję je dosyć sporo, a całość posypuję solą, pieprzem i troszkę cukrem. I czas na ostatnią, bardzo wyraźną paprykę. Papryczkę chili. Kroję zarówno żółtą, jak i czerwoną w paseczki i dodaję do reszty. Dodaję też całą puszkę pomidorów pelati rozdrobnionych wraz z zalewą i sporo całych ząbków czosnku. Wszystko zalewam dużym kieliszkiem czerwonego wina oraz octem winnym. Oczywiście czerwonym i dodaję garść liści bazylii oraz tymianek. Następnie mięso przekładam do naczynia żaroodpornego, a na nie zsuwam całą zawartość warzywną patelni. Kładam tak, żeby mięso lekko wystawało z nadwarzywa, po czym wszystko przekrywam folią aluminiową i wstawiam do nagrzanego do 160 stopni piekarnika. Po mniej więcej 3 godzinach pieczenia ściągam folię i piekę jeszcze 20 minut w temperaturze 180 stopni. Jak widzicie, mięso niemal rozpada się pod naciśnięciem widelca. Rozrywam je i takie nieregularne układam na talerzu na warzywach. Do tych smaków świetnie pasuje też kleks kwaśnej śmietany. Dodaję go i posypuję natką pietruszki. Ta potrawa niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo, choćby nie wiadomo co, i tak zjecie podwójną porcję. Ja chyba dałem radę nawet więcej, ale to były szczęśliwe chwile, czego i Wam życzę, ale najpierw koniecznie zróbcie taką łopatkę w domu, a podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnatv.pl, a jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.